Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj zrobimy sobie wielkie porównanie serwera europejskiego oraz amerykańskiego po pierwszych trzech dniach. Dawno nie mieliśmy sytuacji, żeby dwa serwery wyszły jednocześnie, no i zobaczymy, jak one właśnie po tych trzech dniach się prezentują. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i oczywiście piszcie w komentarzach, czy gracie na serwerze amerykańskim, czy może na europejskim, no i ogólnie jakie macie zdanie o tych serwerach, a może po prostu macie to gdzieś, zignorowaliście te serwery i gracie sobie na swoich głównych kontach, tak też może być. Ogólnie jest godzina 8 rano, niezbyt taka powiedzmy dla mnie, jeżeli chodzi o nagrywanie, może to być widać, ale mam naprawdę sporo odcinków do nagrania dzisiaj, no i chcę być w miarę na bieżąco. Oczywiście nasz zabójca, teraz też no wiadomo, pierwsze 3 dni skupiliśmy się głównie na rozwoju naszej postaci, jeszcze tam gdzieś w tle gildii, więc no z tego były głównie odcinki. Macie na kanale odcinek z pierwszego dnia, z drugiego dnia i z trzeciego dnia, one łącznie tam trwają, nie wiem, z 4 godziny, 4,5 może nawet, więc no troszkę tego było, troszkę kontentu było, ale macie tak naprawdę od A do Z, jak wbiłem od pierwszego levela do tego właśnie 132, który mam teraz. No i teraz na bieżąco również będę oczywiście odcinki z tego serwera amerykańskiego wrzucał, no i tutaj jakiś rozwój zabójcy będzie. Natomiast teraz tak, jeżeli chodzi stricte o serwery, to ja serwer EU14 totalnie oplułem przez ten weekend, no bo mówię, skupiałem się tutaj właśnie na serwerze amerykańskim. Natomiast jak sobie wejdziemy w topkę, bo to ma być stricte porównanie, no to mamy teraz, no 2 godziny, tak jak mówię, jest 8 rano, mamy około tam 2 godziny po resecie tego serwera, czyli po końcu trzeciego dnia serwera amerykańskiego, no i jak nam się to prezentuje. Tutaj od razu mam dla was topkę serwera EU14, mam zrobionego screena, bo jak wiecie, jest to tak obok siebie, to mamy o wiele fajniejsze porównanie. Zaraz przejdziemy konkretnie do najlepszych graczy i tak dalej, ale na początku stricte właśnie porównanie. Co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o gildię, no to z tego co widzę, tutaj może sobie przerzucę na drugi monitor. Jeżeli chodzi o gildię, no to jest na pewno bardziej, wydaje mi się, wymieszane to na serwerze EU14, z racji tego, że mamy gildię Empire Reborn, mamy gildię Kratom, też sporo osób, mamy gildię no Sigmas, z tego co widzę, ale tutaj nie ma jakoś dużo osób w tym top 30, no powiedzmy też są dwie gildie, czyli to właśnie Empire Reborn i to Kratom, natomiast no jakoś tak się wydaje w tej topce więcej tych gildii. Nie wiem, czy to może jest złudzenie optyczne, czy co, w każdym razie jak widzicie, tak to się prezentuje. No jeżeli chodzi o serwer amerykański, przepraszam, czyli ten po lewej stronie, no to tutaj mamy dwie gildie, które no przodują, można by powiedzieć. No i jest to oczywiście Primordial, czyli gildia Wavesa, gildia, która od samej zapowiedzi serwera amerykańskiego była tworzona na oficjalnych streamach i tak dalej. No i gildia moja, czyli Distance Warrior, w zasadzie to nasza polska, która też tutaj w topce się przewija dość licznie. No i mamy jeszcze gildię Last Min Heroes, to jest gildia z Sombeya, też z tego co widziałem w ogóle powstała na ostatnią chwilę, a mimo wszystko sporo mocnych graczy również ma. Ale takie no mówię, Primordial na ten moment top 1 bym powiedział. No i tutaj jeżeli chodzi o właśnie naszą gildię, no to myślę, że na spokojnie top 2, nie skłamy, jeżeli tak powiem, bo tak chyba jest. Nawet względem średniego levela, my tutaj mamy 80, a Primordial mają 94. No właśnie, no to średni level zdecydowanie większy właśnie w tym Primordial. Dobra, bo tu się za każdym razem topka buguje, bardzo mnie to irytuje. No i okej, tak to wygląda, jeżeli chodzi o gildię. Także no powiedzmy podobnie, ale mówię, no na EU14 wydaje się być to bardziej wymieszane. Teraz tak, jeżeli chodzi o stricte levele, o stricte siłę serwera, no to na pierwszy rzut oka serwer amerykański wydaje się mimo wszystko mocniejszy. Tutaj no zwróćcie uwagę, bo to też dużo osób brało pod lupę, na serwerze amerykańskim w tym momencie mamy zaledwie niecałe 4000 graczy, 3800, gdzie tutaj sobie stworzyłem pierwsze lepsze konto na EU14, no i na tym EU14 graczy mamy prawie 20 tysięcy. To też nie jest dużo, bo serwery okrągłe, takie nahypowane, potrafiły mieć po prerejestracji no po 50, po 60 koła osób, natomiast no mówię, no jest o wiele więcej oczywiście, no 5 razy, około 5 razy więcej graczy tutaj na serwerze europejskim niby, aniżeli na amerykańskim. No wiadomo, no z takich aktywnych graczy, no to nie wiem szczerze mówiąc, może tutaj sobie dla porównania zobaczmy, ile osób ma twierdzę na serwerze
europejskim właśnie. Sprawdźmy sobie, tu musimy pojechać w dół dość mocno. No dawaj, dawaj. No tu sporo, raczej będzie więcej. No to jest takie porównanie, takie ogólnikowe powiedzmy. Zaraz przejdziemy stricte do leveli, ale chcę sobie po prostu porównać, bo dużo osób zarzuca, że serwer amerykański jest od razu martwy z bomby i tak dalej. Więc no fajne jest to powiedzmy porównanie. Dobra, bo ja tutaj będę zjeżdżał i zjeżdżał. Nie wiedziałem, że aż tyle osób, szczerze mówiąc. 4700 osób powiedzmy, 4700 osób ma twierdzę na serwerze europejskim, gdzie na serwerze amerykańskim myślę, że będzie z 1500, może góra do 2000. Dokładnie, 1350, okej, okay, no to twierdzę ma o wiele mniej osób. Pupilki na ten moment 69 osób na serwerze amerykańskim, no a tutaj na europejskim 73 osoby, więc w teorii więcej, delikatnie więcej. Podziemi oczywiście jeszcze nikt nie ma, no i na amerykańskim chyba również dokładnie jeszcze nikt tych podziemi nie ma. No i co, no zakładka gildii to akurat niezbyt istotna. No, więc no mówię, w teorii, jeżeli chodzi o taką ilość graczy, ilość aktywnych graczy, no to serwer europejski wygrywa. No ma 5 razy więcej ogólnie kont założonych, więc nie ma co się dziwić. Ale jeżeli chodzi o siłę serwera, jak sobie spojrzymy tak stricte na top 30, no to serwer właśnie amerykański wydaje się być mocniejszy. Zwróćmy uwagę na ilość leveli 200 plus teraz. No i mamy tutaj Marflowa oczywiście od nas, mamy Karabasa, King Przelew to jest, to są 3 osoby. Tutaj XXX to jest 4. osoba z levelem 200 plus. No i chyba tyle. I z tego co widzę to tyle. Natomiast po prawej stronie mamy serwer europejski. No i mamy osoby z levelem 200 plus w liczbie 2. Jest to jakiś ziomeczek z Francji, który jest top 1 i ma najwyższy level na tym serwerze. No i mamy Paper Froga, którego pozdrawiam, być może ogląda. W każdym razie na pewno zagląda na Twitcha, zagląda na streamy. No i pozdrawiam serdecznie, bo jest to Polak, jest to widz i oczywiście bardzo fajnie, że taką wysoką lokatę na tym serwerze europejskim zajął i to jeszcze jako nekromanta. No, więc tutaj 200 leveli na serwerze europejskim mamy mniej, no i taka średnia serwera, jeżeli chodzi o level, wydaje mi się, że również jest mniejsza, bo zobaczcie, mamy tutaj no dużo osób, które już podbijają pod level 200, tu w ogóle jakiś Paladyn już prawie podbił, tutaj Berek, tu 170, no troszeczkę takich tych powiedzmy około 150, 130 plus generalnie leveli mamy. Natomiast no jak zwrócicie w po prawej stronie uwagę, no to jednak więcej jest takich setnych, 110, tu nawet jakiś 94 się załapał do tego top 30, więc no ogólnie średnia topki pod względem levela wydaje mi się, że jest po prostu niższa. Graczy jest na pewno więcej, na pewno jest większa aktywność, ale po prostu na serwerze amerykańskim jest więcej mocnych jednostek. Sami rozumiecie o co chodzi, no i to widać gołym okiem, myślę, właśnie na tym porównaniu, jak mamy te dwie topeczki po lewej i po prawej stronie. No, także tak to się prezentuje, tak to się generalnie prezentuje. Co mogę więcej dodać? No wszystko mamy na tych dwóch screenach. No serwery generalnie oba są dość mierne. Serwery oba są raczej dość mierne. No tutaj amerykański naprawdę miałby potencjał, gdyby po prostu na nim było więcej graczy, więcej takich właśnie mocnych jednostek zdecydowało się na nim grać. No to wtedy spoko, wtedy jak najbardziej spoko i byłby to fajny serwer. Ja sam zresztą przecież nawet wam mówiłem, że jest to pierwszy serwer amerykański, Ameryczka to tamto, że dużo osób na pewno się zdecyduje, nie? Że serwer EU14 będzie martwy jeszcze bardziej niż miał być, przez to, że właśnie ludzie pójdą na Ameryczkę, bo jedyneczka, bo to, bo tamto. No a w praktyce wcale to tak nie wygląda. Jak zobaczyłem ilość graczy, to już chyba mogę w ogóle zamknąć, no bo tak, nie wiem czy tutaj coś jeszcze więcej jest do porównywania. No ogólnie topka jest silniejsza po prostu na serwerze amerykańskim niż na europejskim. I tu można sobie zatrzymać, samemu porównać, policzyć, no ale to raczej widać gołym okiem. Mówię, no totalnie myślałem, że będzie sytuacja odwrotna, nie? Że na przykład serwer amerykański będzie miał te 20 koła osób około, a europejski koło 5, bo nie dość, że europejski 14 był martwy z bomby, no to jeszcze tutaj wiecie, z racji tego, że wyszła ta Ameryczka, to myślałem, że to będzie taki gwóźdź do trumny właśnie tamtego serwera. No a tu się okazuje, że Ameryczką za wiele osób się nie zainteresowało, ale ja szczerze mówiąc po tych 3 dniach jestem zadowolony
zadowolony, bo tak. Po pierwsze jest to na pewno serwer, będzie to na pewno serwer ciekawy, pomimo mniejszej ludności. Taki ciekawy eksperyment, można by powiedzieć, takie no coś nowego, jakaś odskocznia. Ja tu nie będę stopował lochów raczej, nie planuję, więc będzie dużo kontentu z tego serwera, bo na bieżąco będziemy wszystko klikać. To jest kolejna sprawa. No i co? I gildyjka, tak? Gildyjka póki co wyszła nam naprawdę bardzo fajna. No rywalizacji na tym serwerze nie ma ogromnej, ale jak na to, że gildia powstała, pomysł na gildię tak naprawdę i to, że ją tworzymy, powstał w poniedziałek, czyli 4 dni powiedzmy przed startem serwera, no to gildia finalnie wyszła bardzo, bardzo fajna. Ogólnie zapraszam tutaj wszystkich Polaków do naszej gildii Distance Warriors, dlatego że no tutaj widzę, że troszeczkę osób, na przykład Symbuś, na przykład Rondon, kto tutaj jeszcze, Siokor też jest w ogóle w jakiejś innej gildii. Fajnie by było i tak docelowo, no raczej dwie gildie będą się liczyć na tym serwerze. Będzie to gildia Primordial i będzie to gildia właśnie nasza. Więc fajnie by było jakąś fajną, wyrównaną walkę zrobić. No jakby taka osoba jak Symbuś, która ma prawie 200 level. Jakby taka osoba jak Rondon dołączyła do nas. Wiadomo, że ludzie nie chcą zmieniać tych gildii. Rondon na przykład, jak się dowiedział, że tworzymy gildię, to już się zadeklarował, że będzie grał w Primordial, bo mi pisał, że tak to by był u nas. Tak więc no mówię, wiadomo, że ludzie nie chcą być uznawani za skoczków, zmieniać gildii i tak dalej, ale fajnie by było jakąś tam rywalizację nawiązać taką no wyrównaną, nie? Żeby te walki były close, żeby no jakoś to wyglądało. Także mówię, jeżeli ktoś tutaj będzie chętny do naszej gildii, to niech do mnie pisze, najlepiej na Discordzie, chociaż na poczcie też może być. I po prostu może coś fajnego sobie skleimy. Już coś fajnego skleiliśmy, ale wiecie o co mi chodzi. Może jeszcze tutaj bardziej nawiążemy tą rywalizację. Dlatego, że no średnia, tutaj no wiadomo, w topce jest takie to wymieszane i wygląda to w miarę wyrównanie, ale no średnia levela, widzimy, że 14 leveli na plus dla gildii Primordial. Także tutaj jest duża, duża przepaść. Jeżeli chodzi jeszcze o Last Min Heroes, to sobie sprawdźmy, no oni mają 69, czyli mają 11 leveli strat do nas, no i tyle. I tutaj jeszcze widzę, że ta gildia jest, oni mają 62, ta gildia też jest w miarę mocna tutaj patrząc, ale mówię, zachęcam serdecznie wszystkich Polaków, pomimo tam jakichś, nie wiem, zwad w przeszłości czy coś, ja to zawsze powtarzam, no to jednak, jeżeli walczymy w takim, o powiedzmy, wyższym celu, żeby coś fajnego jako Polska, ogólnie jako polscy gracze pokazać, no to fajnie by się było mimo wszystko złączyć. Ja też kiedyś, powiedzmy parę lat temu, no nie parę lat temu, z rok temu, z dwa lata temu max, też wychodziłem z założenia, żeby iść do gildii międzynarodowej, jakiejś tam niemieckiej czy coś, po prostu żeby być w topce, ale mi się to zmieniło na przestrzeni ostatnich miesięcy, no i teraz się właśnie staram zawsze do polskiej gildii dołączać, żeby ten polski akcent wspierać tutaj w tej giereczce, bo to jest oczywiście na pewno bardzo, bardzo fajne. Tyle. Jeżeli macie jakieś pytanie jeszcze co do porównania, to oczywiście pytajcie śmiało w komentarzu, ja wam odpowiem. Gildii można jeszcze zerknąć, ile mamy założonych. Tutaj 124 na tym serwerze, więc bardzo malutko. No a na serwerze europejskim mamy tych gildii, no tu widzimy, że o wiele więcej, 606, czyli no ponad 3 razy więcej, także to jeszcze tak w formie ciekawostki. Co do mojej postaci, to ja jeszcze tutaj na pewno będę nagrywał odcinek, gdzie będziemy coś klikać, coś sobie robić. W każdym razie no regularnie tutaj oczywiście ataczki, puściłem już twierdzę na poziom 10, więc mówię, regularnie ataczki, regularnie tutaj zbieramy surowce, no i po prostu skupiamy się głównie teraz na podziemiu, żeby to podziemie jak najszybciej sobie tutaj zdobyć, nie? No bo to jest teraz, wydaje mi się, priorytet. Niektórzy nam dają więcej surek, niektórzy mniej, no ja też najlepiej to by było, szczerze mówiąc, dzisiaj zarwać nockę i w ogóle nie iść spać, ale położyłem się tam koło 2, wstałem właśnie koło 7, także no straciłem event, nie? No bo wiadomo, eventy były na tym serwerze do 6 rano, był event twierdzy, więc dzięki temu rycerze się szybciej szkolili, no ale troszeczkę przez to, że zasnąłem, w sensie poszedłem spać po prostu, straciłem, no ale skoro dzisiaj mam do nagrania jeszcze, myślę, że co najmniej jeden albo nawet dwa odcinki, zrobienie streama, no to lepiej by było troszkę wypocząć. I z takiego założenia wyszedłem, kosztem tutaj surowców na serwerze amerykańskim. Tyle ode mnie.
to takie porównanie. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Subujcie oczywiście dzwonem, kciuka w górę zostawiajcie. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Kupujcie grzybki z kodem Neutral oczywiście. No i co? I myślę, że mogę Wam podziękować. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Widzimy się na streamach na Twitchu. No i oczywiście będziemy tutaj dalej cisnąć na naszym zabójcy na serwerze amerykańskim. Dzięki piękne za uwagę, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!